To ten wieczór nam się przesuwa. Witamy Was serdecznie z Dariuszem Nowakiem, czyli naszym ekspertem od fotowideo. Zawodowy, słuchajcie, fotograf, który przy okazji postanowił zrealizować swoją pasję i uczy historii w szkole podstawowej. Nie inaczej to się da nazwać, bo wiecie, że do szkoły chodzimy tak naprawdę jako pasja, hobby, a pracujemy gdzie indziej. Takim pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście, słuchajcie, jak ktoś nie zna Darka, to takie małe przypomnienie, że Darek jest zawodowym fotografem. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że ma już dosyć kotletów DWLI, bo właśnie komunia za komunią, słuchajcie, to jest ten czas. I biedny tylko te zdjęcia, pyka, pyka, jeszcze trzeba będzie to obrobić. Ale słuchajcie, już całkiem serio i do rzeczy, bo nadajemy też już na Facebooku, tak jak zawsze. Tak więc, moi drodzy, ostatni odcinek całego cyklu, jeżeli chodzi o nasze webinaria, czyli Okiem Mentora, Laboratoria Przyszłości Foto, Wideo. Jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to ja Wam podeślę za chwilę link do kanału YouTube, gdzie możecie znaleźć wszystkie te części. Te nagrania są, nigdzie się nie ruszają, więc będzie też można do nich wrócić po wakacjach. A tymczasem oddaję już głos naszemu ekspertowi. Darek, jak to mawiają, hello. The floor is yours. Sylwester, jak zawsze, oryginalne przywitanie swojego prelegenta. Dziękuję. A w woli wyjaśnienia, najpierw była szkoła jako pasja, a potem to się zmieniło. Słuchajcie, dzisiaj ostatni webinar, tak jak Sylwester wspomniał, ale będzie bardzo kolorowy. Jak widzicie, wyświetla nam się tytuł webinaru, czyli Władca Barw. Bo fotografia, światło i barwa to są dwa elementy bardzo ważne w fotografii. Sylwester wspomniał, tak, jest teraz sezon komunijny, co weekend zdjęcia i na szczęście trafia się bardzo dobra pogoda, co daje na realizację wspaniałych i fajnych kadr. Ale przejdźmy do szczegółów. Dlaczego Władca Barw? To mi się wydaje, że pod sam koniec webinaru doskonale sobie na to odpowiecie pytanie. Już ponad 200 lat temu, w 1810 roku, ukazała się teoria kolorów Goethego. I to Goethe stwierdził, jako pierwszy wysunął teorię, że kolory oddziaływują na człowieka. Czyli że kolor, na który patrzymy, który ubieramy teraz, z którym współpracujemy, można tak powiedzieć, wpływa na nasz nastrój i na nasze emocje. I te emocje, kolory wywołują nam te emocje. Kolory są zakorzenione w naszych osobistych doświadczeniach. Jeżeli byśmy zrobili sobie teraz krótkie ćwiczenie, zamknęli oczy i powiedzieli zielony, z jaką historią życia nam się kojarzy, bądź z jaką sytuacją, czerwony, to tak praktycznie każda z tych głównych barw kojarzyłaby się nam z jakimiś emocjami i z jakimiś sytuacjami z życia. I Goethe twierdził, że światło jest homogeniczne, kolorem prymarnym jest biel, a w naturze występują tylko dwa czyste kolory, niebieski i żółty, a wszystkie inne są pochodni tych kolorów. To jest teoria Goethego, w nawiązaniu tak do historii. Natomiast jak funkcjonujemy w sieci, funkcjonujemy w świecie reklam, to kolor to także podstawowe narzędzie w neuromarketingu. Kolor ma szczególny wpływ na to, jak odbieramy daną reklamę, jak odbieramy dane zdjęcie i czy jesteśmy nim zainteresowani, czy wpływa na nas kojąco, bądź też w sposób pobudzający, agresywny. I jako fotograf powinniśmy znać znaczenie kolorów i sposoby ich dobierania, czyli kojarzenia, który z którym dobrze współpracują. Jeżeli będziemy to znali, to bardzo ułatwia nam jako fotografowi
pracę z modelem, pracę w studio, przepraszam, bądź pracę w jakichś zastanych warunkach. I zacznijmy od kolorów podstawowych. Czerwień. Jak widzicie, czerwień to miłość, namiętność, niebezpieczeństwo, ale także i agresja. Ja tu posłużę się zdjęciami pani Joanny Kustry, świetnej fotograf, mega inspiracja. Zachęcam do jej profilu, ale jak spojrzycie na te zdjęcia, to od razu także wam się kojarzy ten kolor czerwony, no tradycyjnie można powiedzieć nawet z walentynkami. Niebieski. Niebieski to kolor pewności, zaufania, harmonii, ale także i wierności. To są zdjęcia, które właśnie są w tonacji koloru niebieskiego. Patrząc na nie, patrzymy łagodnie, czujemy harmonię w obrazie. W porównaniu do poprzedniego czerwonego nie czujemy takiego mocnego narzucenia intensywności emocji. Żółty. Żółty to kojarzy nam się z dobrem, ale też i z elementami złego. Optymizm, zazdrość, zrozumienie i zdradę. To są teorie kolorów. Oczywiście my, jako każdy z nas osobiście, może mieć inne skojarzenie, jeśli chodzi o kolory. Ale to są takie elementy, które no, są jako podstawy już u Goethego. I te trzy kolory, czyli czerwony, niebieski i żółty, to są kolory podstawowe. Kolejne kolory, czyli kolory pochodne, to jest zielony. I zielony nie tylko kojarzy nam się z mentorem, ale to przede wszystkim kolor związany ze zdrowiem, naturą, świeżością, spokojem. No i patrząc na te zdjęcia, doznajemy tych uczuć, tego spokoju. Jak sobie przyjrzymy reklamy związane ze zdrowiem, to ten kolor zielony tam występuje. Pomarańcz. Pomarańcz kojarzy nam się, jest związany z emocjami, ciepłem, młodością. I te zdjęcia doskonale te cechy odzwierciedlają. Fiolet. Fiolet jest niesamowitym kolorem. Fiolet uspokaja. Jak sobie przypomnicie fioletowe kolory, na przykład bez koloru fioletowego. Fiolet to także fantazja, science fiction, różnego rodzaju takie dziwne, ale pozytywne też emocje. I spójrzmy na te zdjęcia. Nawet jeżeli tutaj mamy taki lekki cień fioletowy, to wszystko jest w tych samych barwach. I te trzy barwy to są pochodne, czyli zielony, pomarańczowy i fioletowy. Standardowe, czyli najbardziej nam znane, to jest czarny i biały, czyli monochromatyczność. Czarny kojarzy nam się z czymś mocnym, trwałym, eleganckim, ale także w naszej kulturze zakorzeniony jest jako element żałoby. Ale tak też elegancki. Przypomnijmy sobie garnitury. Biały z czerwonym, czarnym bardzo dobrze się komponują. Są też takimi kolorami klasycznego ubioru. Biały kojarzy nam się z niewinnością, delikatnością, czystością. Kolory mogą wprowadzać spokój, czyli pastele, tak jak tutaj widzimy po lewo, dają nam poczucie takiego spokoju i wyciszenia, ale kolory nasycone dają nam dynamikę. I to też widać w tym po prawej stronie zdjęciu. Jest dynamika zdjęcia, kolory są nasycone, jest to pomarańcz, tutaj połączony z czarnym. Barwy i nasycenie bardzo wpływają na emocjonalny odbiór zdjęcia. To jest to, o czym powiedziałem na początku. Czyli patrząc na pewne kolory,
Możemy się uspokajać, ale możemy też się pobudzać. I teraz ważna rzecz, która jest stosowana w fotografii i którą trzeba opanować, powinno się opanować i dobrze, jak się opanuje, ale to też nie jest tak, że to się opanowuje sposobem na blachę, czyli wykuć. Trzeba trenować oko. Trzeba obserwować cały czas otoczenie. To oko musi być trenowane, musimy fotografować, obserwować i mieć świadomość kojarzenia barw i współpracy z tych barw. I są różne rodzaje harmonii. Pierwszą podstawową jest harmonia monochromatyczna, czyli to są odcienie, nasycenie i jasność tego samego koloru. Od intensywnej, tutaj mam przykład, od intensywnego fioletu do takiego lekko jasnego, pastelowego muśnięcia. Kolejny przykład to jest tutaj monochromatyczność, czyli w tym przypadku takie trochę dwa kolory, tutaj jeden i całe to zdjęcie, zobaczcie, jest w kolorach brązu. Brązu takiego czerwieni. Natomiast no tutaj jest taka granica troszeczkę monochromatyczności, bo występują dwa odcienie, ale też można zaliczyć do harmonii monochromatycznej. Drugą harmonią są barwy analogiczne, czyli barwy, które występują w kole barw obok siebie. I tutaj na tym pierwszym zdjęciu mamy odcienie skóry takiego żółtego, lekkim zieleni, no i cała postać wraz z tłem jest w kolorze zielonego i odcień zielonego. Natomiast tutaj mamy brązowo-czerwony odcień koloru skóry, natomiast suknie tutaj jaśniejsze, ale ze względu na to, że te suknie są elementem kontrastowym, tutaj białym, żeby wyróżnić, bo jest to zdjęcie z fotografii produktowo-modowej. Natomiast spójrzcie na cienie. Nie są to mocne, białe albo czarne tutaj takie kolory, tylko wpadające w tych odcieniach. Analogowa. Harmonia analogowa to jest kolejna harmonia. I tutaj to jest, polega na tym, że jak zobaczymy kolory, koło kolorów, to drugim kolorem jest kolor występujący w kole barw naprzeciwko. Czyli jeżeli mamy modelkę, która jest ubrana, bądź kolory skóry są w tych odcieniach, natomiast tutaj monoanalogową elementem będzie ta zieleń. Zresztą nie wiem, czy u Was na monitorach widać, czy mnie to widać, że ten cień jest właśnie w kolorze zieleń. Układ komplementarny, czyli to są dwa blisko siebie występujące kolory, a drugi jest naprzeciwko tych dwóch występujących. I jak spojrzymy na zdjęcie, które jest tutaj po prawej stronie, mamy modelkę, która jest w pełnej czerwieni, natomiast tło nie jest w ogóle takim stuprocentowym zielonym, jest odcieniem tutaj takiego niebieskiego, troszeczkę wpadającego w fiolet. Natomiast z drugiej strony mamy też zastosowanie ten sam układ barw i harmonii komplementarnej. Z tyłu mamy piękne odcięcie w kolorach niebieskiego fioletu. Natomiast modelka, odcień skóry, jak i włosów jest tutaj w kolorach ciepłych czerwieni. Mimo tego, że te kolory kontrastują naprzeciwko siebie, jak zobaczycie, one dość ostro wyróżniają, szczególnie na tym zdjęciu na pierwszym planie nasz główny obiekt, czyli modelkę. Dla nas, dla oka, jest to zdjęcie harmonijne, czyli i takie, które ze sobą współgra. Triada. Triada, czyli trzy kolory,
które występują po przeciwnych stronach. Triada jest trudnym elementem do uzyskania, jeśli chodzi o fotografię. Bardziej już to w warunkach studyjnych, ale zobaczcie, mamy trzy kolory. Główny to jest tutaj niebieski, odcienie niebieskiego. Czerwona szminka. Spójrzcie na usta. Usta modelki też nie są stuprocentowo białe. Tutaj w tym odcieniu tutaj. A skóra jest w kolorach niebiesko-żółtych. Tetrada, czyli cztery kolory. Bardzo lubię to zdjęcie. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Bo zobaczcie, jak świetnie grają kolory tutaj na tle, na drugim planie. Oprócz tego, że mamy piękną postać modelki, kolory ubrania współgrają tutaj z kolorami kapelusza, to całe tło nie jest białe, lecz właśnie wpada w odcień fioletu niebieskiego. Mamy odcień zieleni, jak i tutaj żółtego i pomarańczowego, co świetnie ze sobą tutaj współgra. I to, co często będziecie spotykać, jeżeli będziecie pracować jako fotograf i będziecie dokonywać obróbki graficznej, to jest taki skrót, który występuje HSL. I za chwilę wam go wyjaśnimy. HSL, czyli barwa, to jest hue, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, zielony. Nasycenie, czyli saturation, czyli mamy tutaj nasycenie niebieskiego oraz jego jasność, lightness. I te trzy elementy, czyli QSL, tworzą nam ten skrót HSL. Jeżeli pracujecie na darmowych programach graficznych, Gimpie, bądź zbliżonych jakichś do Photoshopa, to kolory tych barw i opcje to jest właśnie HSL. Inspiracje kolorystyczne. Warto patrzeć, szukać, obserwować i sprawdzać, w jaki sposób coś zostało zrobione, jaki tak zwany color grading został nałożony na zdjęcie, na film. Warto oglądać stare albumy fotograficzne, a szczególnie albumy, w których są wydrukowane na przykład reprinty obrazów, kiedy nie mamy możliwości pójść do muzeów. Wycieczka, wydrukowanie to jest świetny element, gdyż starsi malarze z czasów renesansu korzystali i bardzo dobrze znali tą właśnie teorię koloru. I zobaczcie tutaj kolory, jak one świetnie są dobrane. Młoda dziewczyna czytająca z 1769 roku, czyli tutaj XVIII wiek. Świetne, świetne przestudiowanie koloru. Modelka u ciuch w kolorach żółtego. Drugi plan też jest żółto-pomarańczowo, natomiast jeszcze poduszka jest taki troszeczkę czerwonego i pomarańcza. Świetnie ze sobą te kolory tutaj współdziałają. Kolejny przykład. Edward Hopper, zamiast z dużej przepisą za zdjęć, za błąd. Tutaj znalazłem zdjęcie, w którym mamy pokazane, jakie kolory zostały użyte do tego obrazu. I to też traktujmy jako naszą inspirację. Kobieta tutaj nalewająca mleko. I tu też Państwu pokazałem, jakie kolory zostały użyte przy tym obrazie. Mamy tutaj ten niebieski, brąz, taki żółty, odcień żółtego, tutaj troszeczkę takiej pistacji, no i szarość
jeśli chodzi o ściany. Są to kolory pastelu i zobaczcie, jak świetnie to wszystko się komponuje. Znany obraz Van Gogha i też studium kolorów. Kolory niebieskie i odcienie oraz tutaj ten wychodzący na pierwszy plan taki brudny fiolet. Ciekawą inspiracją są filmy. Filmy, których czasem nieświadomie nam się podobają ze względu na to właśnie na kolorystykę. Nie tylko kolorystyka daje charakter danemu filmu, czyli kojarzymy ten film z jakimś stylem kolorystycznym, ale też określona barwa kolorystyczna tego filmu wpływa na całość tego filmu, na scenę, na czy to jest mroczny, czy to jest pozytywny. Tutaj mam dla Państwa przykłady, nie pamiętam dokładnie wszystkich tytułów filmów, ale zobaczcie, na dole mamy color grading, czyli nałożenie koloru już po nagraniu, to jest element postprodukcji. Zobaczcie, jakie barwy kolorystyczne są użyte. I warto też sobie zapisywać gdzieś tam na telefonie, czy na pulpicie, czy jakimś katalogu, zbierać te palety kolorystyczne, bo jeżeli nie będziecie fotografować jakichś krajobrazów, elementów, to może będziecie rysować, a praca z kolorem, umiejętność pracy z kolorem, dobierania kolorów i kompozycji to jest naprawdę wspaniała umiejętność, która tworzy nam fotografię, tworzy nam pracę. Zobaczcie tutaj fragment z Disneya. Mamy mroczność, kolory zimne. Natomiast na górze mamy ostre, dynamiczne kolory, troszeczkę też w takie pastele wpływające. Natomiast tutaj po środku to już mamy typowo pastelowy krajobraz. Słodkość, różowość. Od razu jak widzimy Wilk z Wall Street i od razu ta scena kojarzy nam się właśnie z takimi, no, z taką blondynką, niezbyt mądrą, z takim słodkim elementem. Natomiast tutaj zobaczcie po lewej stronie nasycone naprawdę barwami kolorystycznymi scena, gdzie mamy od pomarańczu, od czerwonego po taki khaki, brąz i na dole nie powiększyło mi się też z Disneya, jeśli chodzi o te zwierzaki. To jest. Zobaczcie kolory Shreka. Zieleń, odcień zieleni, szarości, brązu, no i tutaj też taki jaśniejszy, jeśli chodzi o tło. To wszystko nam gra, to wszystko nam współpracuje, to wszystko powoduje, że mimo tego, że te kolory są bardzo ostre, w przypadku tutaj tego lewego zdjęcia, nie przeszkadza nam w oglądaniu. Dlaczego? Bo jest zachowana harmonia. No i moim zdaniem najlepszy color grading ostatnich czasów to jest właśnie film Joker. Sama postać jest mega kolorystyczna, ale też dobrane te kolory są pod względem harmonii. Jak sobie, nie mam tutaj zdjęcia, ale przypomnijcie, jeżeli oglądaliście sobie film, to jest taka scena, że on wychodzi do tego studia i w studio są takie kotary. Te kotary są w takich kolorowych elementach i te kotary też są charakterystycznie, kolorystycznie dobrane. I tutaj zobaczcie na marynarkę, kamizelkę oraz koszulę. Koszula, która współgra świetnie z włosami oraz tutaj z makijażem na oczach. Natomiast brwi, nos, usta doskonale tutaj grają, współgrają z całą marynarką. Natomiast tło mamy w odcieniach brązu. I drugi przykład, zobaczcie. Od
charakterystyczne tutaj w pierwszym planie. Czerwieni, troszeczkę różu, pomarańczu i takiego brązowego, poczarny niemiecki w ten sposób. Świetne barwy kolorystyczne, mega, mega inspiracja. I jak uzyskać, jak ćwiczyć sobie barwy kolorystyczne i palet, jest parę programów, jest parę aplikacji, ale taką, która najczęściej będzie przez nas wykorzystywana, mam nadzieję, którą ja często wykorzystuję, jest to darmowa aplikacja, już udostępniam ekran. Która nazywa się Paleton. Paleton.com. Ja tutaj wkleję. I pomijając oczywiście reklamy, które się wyświetlają, ale to jest wersja darmowa. Po otwarciu mamy szereg okienek i opcji, które pomagają nam wybrać odcień i który odcień pasuje do danego koloru. I teraz zobaczcie, jeżeli sobie weźmiemy na jeden element, możemy przejeżdżać tutaj w głównym elemencie koła i od razu mamy nasycenie te jaśniejsze kolory, barwy tego odcienia, jak i te ciemniejsze. I jeżeli znajdziemy tutaj, jak wiecie, każdy kolor ma swój numer, jeśli chodzi o wyświetlanie na ekranie i w pracy grafika, możemy sobie podejrzeć, jaki to jest kod w RGB, czyli Red, Green, Blue. Możemy sobie zobaczyć, jaki jest element nasycenia, jasności, no i o podniesieniu do kolorów Lab, czyli tego Color Lab to jest taki gama kolorów, która najbardziej odzwierciedla te kolory, które rozróżnia ludzkie oko. I jeżeli sobie weźmiemy także example, powinien nam znać, pokazać przykład, jak w tych kolorach przykładowa strona by wyglądała i w odcieniach. Przy ciemnej stronie, przy całym. Świetna sprawa. To w przypadku jednego cienia. Zobaczcie, jakby to wyglądało przy pomarańczu. Mamy paletę, mamy odcienie, które pokazują nam numer. Ten numer od razu możemy sobie skopiować, kleić na przykład do programu graficznego i zobaczcie, jak będzie wyglądał strona internetowa z tymi kolorami w tej barwie kolorystycznej. Możemy sobie wyeksportować tabelę z tymi barwami kolorystycznymi. Możemy jako HTML, czyli na stronę internetową, czyli w nowym oknie nam od razu otworzył. Możemy do CSS i tutaj znany XML, czyli nawet jeżeli pracujecie nie tylko jako grafik komputerowy, fotograf, ale zajmujecie się stronami internetowymi, no to jest świetna aplikacja. Zobaczcie, jak działa przykład, kiedy nam pokazuje tutaj trzy kolory. Trzy kolory i od razu nam pokazuje, które kolory będą najlepiej ze sobą współpracowały i w jakich tonacjach. Mi się na przykład podoba w ten sposób. I też mamy paletę. Możemy sobie zrobić przykłady. Tu zobaczcie, już więcej jest
informacji dotyczącej, jak ten kolor wygląda, oraz możemy sobie wyeksportować i tutaj już mamy trzy barwy kolorystyczne. Jeżeli trzymamy klawisz Shift, to możemy troszeczkę rozszerzyć nasze punkty skojarzenia i w ten sposób bądź albo zbliżyć, żeby były odcienie zbliżone do naszego głównego koloru, bądź bardziej oddalone. Największy kwadrat informuje nas o tym, który kolor będzie kolorem dominującym, a najmniejszy o tym, który najmniej występuje. To jest ten przykład tych kolorów, które są zbliżone do siebie. Trzecim przykładem są kolory, które są w opozycji do siebie. I zobaczcie, mamy, jeżeli chcemy, żeby zdjęcie było w kolorach, bądź jakieś logo w kolorach fioletu, to dobrze by było, żeby w tej barwie kolorystycznej były zawarte jaskrawa zieleń, bądź tutaj jaskrawy element żółtego. Tu też troszeczkę możemy modyfikować. Jak to wygląda na przykładzie? W ten sposób. I tutaj to już jest kwestia, jest tutaj zachowana oczywiście harmonia, ale to już jest kwestia tego, czy lubimy te kolory, czy chcemy akurat w takim stylu, w takiej kolorystyce coś przedstawiać. Na przykład tutaj i też mamy tabelę kolorystyczną, którą możemy wykorzystać do pracy przy zdjęciach bądź przy jakichś projektach graficznych. Co jest na przykład fajne i do czego namawiam Was, żebyście wykorzystywali paletę, to znaczy, że jeżeli wiecie, że będziecie mieli zdjęcia na przykład w szkole i będzie to na przykład jednolite tło. Ja mam na przykład w szkole takie żółte. I będziemy robili zdjęcia dzieciom. Mamy zadanie modowe. Bierzcie się w jakieś stroje. Dowolna kombinacja rodzaju stroju, natomiast w konkretnych barwach bądź zbliżonych barwach kolorystycznych. I od razu będziecie wiedzieli, i jak zobaczycie, jak będziecie wykonywali te zdjęcia, jak ze sobą świetnie te kolory współpracują. Bo jeżeli będziemy mieli żółte tło, to wyobraźcie sobie, że nie wiem, uczennica ma pomarańczowe trampki, zielony szalik i elementy w odcieniach tych kolorów. Ja już to oczami wyobraźni widzę, jak to świetnie będzie wyglądało. Jeżeli weźmiemy sobie kolory mentora, a kolory mentora możemy sprawdzić mentor systemy audiowizualne. Ja uruchomię Photoshopa, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. OK. I przejść do serwisu i udostępnię ekran, tak żebyście widzieli, co robię. Cały ekran. Ten. Mamy tutaj logo mentora. Otwórz grafikę w nowej karcie. O, zapiszmy sobie. O, na biało rzuciło mnie. No, albo zrobimy szybko print screen. Ctrl M. Schowek. Ctrl V. Skropujemy ten element. OK.
przybliżymy. Mamy logo mentora i teraz sprawdźmy, jaki odcień, jaki to jest konkretnie barw kolorystyczny, no bo wiemy, że to jest zielony. Natomiast tutaj już jest zastosowany gradient. I zobaczmy, ten kolor tutaj to jest kolor 2023. Zapiszmy go sobie. No, karta. Tutaj. Tylko czcionka bardziej czytelną. OK. To jest numer tego koloru. Natomiast zobaczmy sobie, jak jest kolor. Tutaj, czy tutaj jest też inny? Nie, tutaj jest też ten sam. Czyli nie ma nigdzie gradientu, wszędzie jest ten sam. No jeszcze można tak dla ciekawości, że tu mamy właśnie HSB akurat, ale proszę, Hue, Lightness, Saturation, RGB, czyli Red, Green, Blue, cmyk. No i nasza paleta kolorystyczna. Biały 6F, czarny 6Z. Natomiast zobaczcie, jaka jest ciekawostka w kolorach cmyk. Jeżeli byśmy wzięli 100%, tutaj na 0, tutaj 0 i na 0 jest biały. Natomiast czarny w kolorach cmyk to jest 75% cyjanu, 68% magenty, 67% yellow i 90% black według tutaj tej kolorystyki. Kolory cmyk, tak dla ciekawości, wykorzystujemy, jeżeli przygotowujemy coś do druku. Na przykład wizytówkę bądź plakat, baner, coś, co idzie do druku, do drukarek wielkoformatowych. Natomiast podstawowym zakresem barwowym, którym operujemy na zdjęciach i w programach graficznych i to, co wyświetla nam się na monitorach, to jest RGB, czyli red, green i blue. I tutaj też możemy, w zależności ile chcemy dodać czerwonego, będziemy mieli zmianę odcienia kolorystycznego. Hue, czyli nasycenie. Też to wszystko. No i standardowo także barwa kolorystyczna pokazana w numerze koloru. Każdy kolor ma swój odcień. To tak na marginesie, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda. My wrócimy do naszego koloru mentorowego, skopiujemy sobie, kopiuj i przechodzimy do paletą. Jest. Wklejamy sobie nasz kolor tutaj, który chcemy, żeby nam porównał, czyli główny. No i zobaczcie, kolory, które według teorii koloru współpracują z kolorem mentora i tą zielenią, w opozycji do tego koloru będzie ten niebieski, tutaj taki żółto, znaczy zbliżony żółto zielony, to jest w opozycji przeciwstawny, będziemy mieli fiolet, pomarańcz. Jeżeli byśmy wzięli to w czterech kolorach, te kolory by wyglądały, ta barwa kolorystyczna, w takim stylu. Oczywiście tutaj możemy zmieniać sobie także dowolnie i modyfikować naszą przestrzeń barwową, ale najczęściej elementy, którymi się tutaj posługujemy, są, przynajmniej ja dobieram jakąś barwę kolorystyczną, bądź projektuję, czy rysuję i potrzebne mi, żeby te kolory ze sobą współgrały. No to korzystam z tych pierwszych trzech opcji. Tutaj mamy odcienie i barwy jednego koloru, które także ze sobą współpracują, natomiast zbliżone do koloru mentorowego będziemy mieli te odcienie. No i oczywiście zdjęcia, jeżeli byśmy robili coś dla mentora,
no to staralibyśmy się na przykładzie oczywiście tego, których tutaj wam pokazywałem, aby to było właśnie w kolorach tej mentorowej zieleni. Nawet zobaczcie w PowerPoincie, jeżeli weźmiemy sobie tutaj i więcej kolorów, możemy narzucić wcześniejszy stosowany, o, mentorowy kolor. Przesunę na wierzch. I zobaczcie, jak on tutaj się komponuje z naszym zdjęciem. Świetne są te zdjęcia. Polecam do przestudiowania profilu tutaj pani Asi. Ok, wróćmy do zielonego. Paleta nasza. Zobaczmy. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie zobaczyć palety kolorystyczne kolorów, to Google, no, poza wyświetlaniem do farb ma, no i standardowy Adobe generator, ale mamy różnego rodzaju generatory i pomocy. No internet nam naprawdę daje świetną inspirację kolorystyczną. Która także nam pokazuje, o, tu jest wersja. Działa na tej samej zasadzie co Paleton. Od razu nam pokazuje w red, green, blue kolorach. Możemy sobie zrobić to na HSB bądź na odcienie lab. Ale to jest. I zobaczcie. Tutaj w kolorach Photoshopa, w Color Adobe Com, to przykleję, żebyście Państwo mieli. Mamy tak, już od razu mam pokazaną harmonię kolorów, tak? Czyli analogowy, monochromatyczny, czyli to, co odpowiedzieliśmy w tym samym odcieniu, w triadzie. Tutaj kolor dopełniający. To już są takie harmonie kolorów i barwy bardziej rozbudowane. Dopełniający, o, z podziałem. Czworokątny, czyli cztery po przeciwnej stronie. Złożony. Odcienie. No i tutaj własny. Jestem ciekaw, czy jak tutaj jeszcze raz skopiujemy sobie kolory mentorowe. Jeden własny, czy tutaj przykleję. O. I to jest mniej więcej ten kolor. I tutaj po prawej stronie mam także występuje całą tą paletę. Wyciel Gradient, narzędzie dostępne. Tak. Zobaczcie, to jest też ciekawe, jeśli chodzi o aplikację Adobe, że mamy tutaj, możemy sobie zmienić rodzaj koloru i zobaczycie automatycznie od razu numer, współczynnik kontrastu, nasycenie, kolor tekstu, no i podgląd, jak dany tekst będzie wyglądał. Ale co jest ciekawe, spójrzcie tutaj na dół, co się wyświetla. Jeżeli ja wezmę sobie nasz kolor mentorowy, to zobaczcie, to uznał, że kolor tekstu jest no, nieprawidłowy w stosunku do harmonii. Więc możemy sobie przejeżdżać. O, tą stronę tutaj w tym przypadku nam pokazał, że jest OK. Natomiast tutaj
niestety nam się nie uzyskało. Chyba, żebyśmy przesunęli troszeczkę w tą stronę też. Czyli uzyskujemy w tym przypadku taki element. Zobaczymy, czy będzie działała opcja, że wgramy zdjęcie i żeby nam wydzielił kolory. O. W ogóle historia, słuchajcie, z tym zdjęciem, to jest zdjęcie, znaczy może nie, to jest grafika. O. Bo to, co teraz widzicie, zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i Midjourney. Z panem Łukaszem Gierkiem wzajemnie sobie taki daliśmy challenge, żeby stworzyć pewien obraz kobiety w jakichś takich barwach. No i nam sztuczna inteligencja wygenerowała taki element, ale zobaczcie, jak działa to dobieranie koloru z Adobe. Jeżeli mamy zdjęcie, które nam się podoba i chcielibyśmy stworzyć grafikę bądź nawet nałożyć w postprodukcji podobny kolor do tego, który widzieliśmy, zapisujemy, wgrywamy i od razu mamy ten kolor tutaj pokazany. Jeszcze mamy lupkę. Dla przykładu motyw, czyli tutaj te odcienie główne. Zmieńmy obraz, wgrajmy, może gdzie jest, o, też to jest także grafika wygenerowana w Midjourney i zobaczcie, mamy odcienie, znacznik gradientu. Gradient to jest element przenikania płynnego jednego koloru w drugi, ale możemy ten znacznik zwiększyć, bo 10 kolorów to jest za dużo, ale 6 już mamy zwiększony ten znacznik. No i motyw. Także możemy sobie edytować. Jeszcze zmienimy obraz na trzeci. O, tutaj zdjęcie, w którym ilość kolorów jest spora. I mamy, zobaczcie, wydzielony gradient, przejście z jednego koloru do drugiego. Dajmy sobie więcej. O. Generator palety kolorów. Vintage. Szare kolory, gładkie kolory i już są gotowe, nawet z numerami możemy sobie podświetlić i w jakimś konkretnym stylu, nawet dla dzieciom, jeżeli dajemy coś do pokolorowania, jakieś czarno-białe grafiki, to warto im powiedzieć, żeby korzystały z określonej barwy kolorystycznej, bo wtedy to ta grafika lepiej wygląda. No i też uczymy uczniów harmonii kolorystycznej. Vintage. Jeszcze więcej. No i najbardziej znana opcja, czyli Pinterest. Tutaj to już jest zasób kolorów, wiedzy, przykładów, harmonii kolorów plus zdjęcia niesamowity. Bo zobaczcie, jak świetnie te kolory są dobierane do zdjęć. I ja tutaj już nie mówię o kompozycji, bo tu wszystko współgra. Mamy kompozycję, mamy barwy, mamy kadr. Zdjęcie no, prawie perfekcyjne, znaczy zachowanie wszystkich tych elementów, o których sobie do tej pory mówiliśmy. Zobaczcie. O. Wszystkie odcienie. To jest zdjęcie zmienione kolorystycznie, bo to jest chyba fasolka, ale specjalnie dla potrzeb chyba marketingowych w tym stylu. Ale od razu Pinterest nam pokazuje przykłady innych barw kolorystycznych. I to też jest świetna inspiracja. Zobaczcie, jak
gra zieleń na zielonym. To też jest super ćwiczenie na laboratorium w przyszłości, kiedy wykorzystujemy aparat i dajemy, żeby uczniowie wykonali zdjęcie w jakiejś konkretnej tonacji kolorów, stworzyli kompozycję, no i żeby to wszystko grało. Dajemy także narzędzia, czyli paleton, generator kolorów, inspiracji, Pinterest, żeby z tego korzystali, żeby no, się tym inspirowali. Zobaczcie, jak fajne te zdjęcia są w jednej praktycznie tonacji kolorystycznej tutaj zieleni. Spójrzmy sobie jeszcze, może weźmy jakieś bardziej takie jaskrawe. O! Fiolet. I tutaj też nam pokazuje od razu palety kolorystyczne. Kolor jest wszędzie. O, tu mamy przykład przeciwieństw kolorystycznych. Tutaj tak samo. Dość ostre, jaskrawe. To jest to, o czym na początku mówiłem, gdzie kolory wpływają na emocje. Tutaj to zdjęcie nas pobudza. Nie jest uspokajające, jest ostro kontrastowe z jednolitym tłem. No i na pierwszym planie mamy tutaj jasno wyznaczony obiekt. I jeszcze tutaj, o, zobaczcie, w kolorach zieleni. Przykład zdjęć z wykorzystaniem barwy kolorystycznej. I jeszcze taka uwaga na sam koniec. To nie jest tak, że te zdjęcia tworzą się od razu. Nad barwą kolorystyczną, nad zrobieniem kadru trzeba poświęcić czasu. Także nie stresujcie się i nie denerwujcie, jeżeli jakieś zdjęcie wam nie wychodzi, bądź nie jest od razu takie, jak zobaczyliście w internecie. Bo to się nie dzieje od tak. I dlaczego Władca Barw, mi się wydaje, że teraz już sami jesteście w stanie odpowiedzieć, że barwy to jeden z tych ważnych króli, jeśli chodzi o fotografię. Barwa, światło, kompozycja. Tak bym tutaj tych trzech króli fotografii, które pozwalają nam zrobić zdjęcie, które zapamiętamy. No i jeszcze są to zdjęcia reporterskie, to tutaj też troszeczkę inne zasady. Ja bym chciał wam podziękować za cykl spotkań, jeśli chodzi o fotografię i wideo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie nagrania, tak jak Sylwester wspomniał, są dostępne na YouTubie i na stronie Zainspirowani. I mam nadzieję, że razem tutaj z Sylwestrem i innymi gośćmi zainspirowaliśmy was do działań, a wakacje będą takim momentem, gdzie tą wiedzę wykorzystacie w praktyce. No właśnie, a propos wakacji, tak chciałem jeszcze dodać tylko, tak, poszły dwa linki. Pierwszy link to oczywiście certyfikat za dzisiaj, a drugi link tu już jest odnośnie wakacji. Słuchajcie, tekst, który swego czasu popełnił dla nas Darek, o fotografowaniu wakacyjnym. Tak więc słuchajcie, zajrzyjcie sobie tam, zobaczycie kilka przykładów zdjęć, włącznie chociażby z fotografią osoby. Pamiętam, ja tam służyłem. Nie, wystarczy link, tak więc spokojnie, pokazuj mnie, broń Boże, nie jestem aż tak fotogeniczny. Natomiast słuchajcie, do tej pory czekam na równie dobre zdjęcie, no i nie mogę się z tym Darkiem umówić. Prawie była okazja, bo on strasznie zajętym fotografem jest, ale rzeczywiście słuchajcie, jeżeli chodzi o fotografię, to Radek jest kopalnią wiedzy, tak więc zapraszamy was do tego bonusowego artykułu. A ja też dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, ten rok szkolny, bo my zawsze zamykamy rok szkolny w maju, czasami się zdarzało jeszcze gdzieś początek czerwca, ale ja wiem, że za chwilę przed nami intensywny okres.
egzaminy ósmych klas, od jutra za chwilę klasyfikacje, stawianie ocen, no i każdy by chciał jednak już posiedzieć na świeżym powietrzu, pouprawiać trochę ogródka i inne rzeczy. Tak więc zamykamy ten sezon w tym roku. Dziękujemy Ci, Darku, naprawdę między innymi Laboratoria Przyszłości, czyli słuchajcie, i był druk 3D, i były roboty, i było fotowideo. Przyszły rok zapowiada się wstępnie, słuchajcie, i równie interesująco, tak więc zostańcie, śledźcie, Mentor Systemy Audiowizualne i Fundację Inspirujemy. Szykujemy dla Was, to mogę Wam zdradzić, bo tym był już webinar, cały cykl związany z edukacją medialną. Szykujemy także, słuchajcie, to jest też coś, o czym nie wiecie, szykujemy cykl webinarów związanych z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli SP, z najbardziej znanymi personami i ekspertkami, jeżeli o to chodzi, Zytą Czechowską, Jolantą Majkowską, tak więc one też pojawią się w serii webinarów. To wszystko od września. Druga połowa września będziemy startować, jak się obrobimy z papierami i wtedy będziemy mieć nowe, ciekawe szkolenia. A co jeszcze? To zobaczycie. Zaglądajcie do nas we wrześniu. Piszcie, bardzo, bardzo. Może macie swoje propozycje i chcecie coś, co... Tak, a jak macie pytania, inspiracje, inne rzeczy, dzielcie się tym na grupie Zainspirowani, tam też jest Darek i on chętnie Wam odpowie. Jeszcze raz, bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy do oglądania poprzednich webinarów. I ja cytuję klasyka, będę cytował jednego youtubera, znośnego tygodnia Wam życzymy. Ach, no niech Władca Barw będzie z Wami przez wakacje i zobaczcie, Sylwek też ma bluzę w odcieniach tutaj niebieskiego, jak dobrze widzę na ekranie. Nie wiem, facetem jestem, nie znam się na kolorach. A właśnie, patrz, złamaliśmy teraz min, że facet zna tylko trzy kolory. Nie, no to ja wiem, to ty się znasz na kolorach, dlatego to ty robisz tutaj webinar, nie ja. Dobrej nocy. Dobrej nocy, trzymajcie się, dzięki za cały cykl.